Dobra, bo teraz to już mnie wkurwiasz, gościu. Wjechaliście swoją radiolką w moje auto i mówisz mi, że masz kod czerwony, dlatego możesz tak robić, tak? Jak bardzo chcesz, to zaraz ja skołuję auta, które wam się wpierdolą na plecy i będzie koniec tej rozmowy. Myślę, że to bardzo niekulturalne, jak prowadzisz te negocjacje. Uszkodziłeś auto, to je teraz napraw. Proste i logiczne, inaczej nie rozmawiamy. Ej, wbijamy na jakiś serwer, na przykład DM, się rozgrzać trochę? Free Roam Deathmatch, 32 osoby. Los Santos, o, to jest to samo? Mają dwa serwery teraz? Czy to jest coś zepsutego i mi nie zadziała? No. Co tu mi się pobiera? Co to jest IRP, Indian Pakistan Roleplay? Przecież to miał być serwer DM. Co jest grane? Jaki scam? Widzieliście to? Widzieliście to? Ajajaj. Stałe 60 fpsów. O, to mi się podoba. Stałe 60 fpsów. Muszę George'owi powiedzieć, że jest taki serwer, gdzie gwarantowane 60 fpsów dają, nie? Będzie grał na laptopie, to będzie tutaj świetnie sobie grał, bo przecież będzie miał więcej fpsów. No, bez kidu. Wypełnij wielkimi literami, okej. Gwarantowane 60 fpsów, czy to była ta wyspa? Jest dobrze, nie biłem na serwer, już crasha dostałem. O nie. Why you do this? Nie włączaj muzyki. Dziękuję. Dziękuję, Nissan GTR w tle. Fajowo. I te intro. Znaczy te logo takie, jakieś te tańczące. Śmieszne. Halo? Halo? W szpitalu jest respawn? No i kozak, i o to chodzi, właśnie się urodziłem. Prawdziwy roleplay, nie jakieś tam rozpięcie się na lotnisku. Samo jebło jo. Na OC jest wspólny czat OC dla całego serwera? Kozacko. No niezłe. Jakie ma koła fajowe. Lamerskie, no ale cóż. Wjechali w busa. Zabili mnie od razu. O, nieźle. O nie, no to fajowo. To... O, dostałem rewa jednak. No dobra, nic się nie stało, mówi. Graj dalej. O ja pierdziele, a ja się uderzyłem w głowę. Ej, bo przyjechał mi kmaczo, to prawdopodobnie gangowe było. I przyjechali mi i pojechali, także proszę spisać raport. Znaczy, no ogólnie, no nie wiem, pana coś boli, cokolwiek? Dzień dobry. Tak, normalnie mi noga boli. Serce też. Serce też. Serce mnie też boli, bo ze smutku. Proszę pana, ja ogólnie mam wyzwanie, więc za chwilę wrócę. To jedziemy razem, nie ma problemu. Nie, proszę pana, nie. Pa, proszę jechać, nie ma problemu. Ja będę tym młodszym adeptem, starszym... pielęgniarzem. Nie, proszę pana, proszę wyjść. Nie będę sprawiał kłopotu. Proszę sobie wyobrazić, jakby mnie tu nie było w ogóle. Cholera jasno, no. Dobra, gaz do dechy, mamy wezwanie. Ej, jestem radiowym? Halo? Nie, proszę pana, nie. Dobra, to ja wcielę się w rolę takiego radiowego, takiego, że handlujemy bandażami na boku, no nie? Może tak być? Halo? Plegam. Halo? Ten, proszę pani. Ta? No, bo już ktoś inny pojechał. Chyba mnie chciał wysadzić. Na podniesieniu. Nie docenił mojego geniuszu. O jeny. Ale ja lubię być trolem. No, w sensie nie łamię regulaminu, tylko mu ukradłem auto, nie? Bo głupio, kupolek jest, ale dał się ukraść. Bo nie. A, jeszcze nie, za szybko odegrałem, za bardzo jestem roleplayowy i odegrałem uderzenie, którego jeszcze nie było. Wiecie o co chodzi, wiecie jak jest. Ej, wiesz gdzie... Siadaj, jedziemy. Słuchaj, ej. Co? R2D2, moduł mowy ci się zepsuł.
Tak czasem bywa. O kurwa, co ty przez kartę graficzną zbierasz ten dźwięk? To znaczy, struny głosowe masz zepsute. Medyk na miejscu. Dobra, zbieraj go do karetki, szybko, musimy go zabrać. Nie wiem, co on mówi nawet. To nie jest mikro z biedry, to jest złe ustawienie czegokolwiek tam leży u niego na biurku. Powinno tak być. Wow! No, ja. Wow. Co się proszę stało? Pana, po pierwsze skin kobiety, a głos mężczyzny. Po słucham! Drugie, no. Jestem dziewczyną! No, po drugie... Ja problemu mogę tak? Po drugie nie kradniemy ambulansu. Przecież on mi sam oddał, jechaliśmy razem. No, bardzo mi przykro, ale niestety będzie ban. Słucham? No jaki to ma sens? Rozumiem, że rozumiem, że warna, dostałem i się poprawiam teraz, a nie tam, że od razu panować. Niestety regulamin wyznaczony jest i jest napisane skin mężczyzny dla mężczyzny, przykro mi. Dobra, to ja będę kobietką będę. A możesz mnie przebrać, żebym był facetem z powrotem? Proszę pana. Zaraz sprawdzę. O, i kozak tamten. Ja se zmienię na mężczyznę i będę mężczyźnił. O kurczę, nie wiedziałem, że tu taki poziom gracie, no nie myślałem, że to taki śmieszkowy serwer jest. Proszę pana, a to przyjmie pan z tej roboty? No, nie ma problemu. Nie przyjmę cię. Dobra. A, myślałem, że to do mnie. Pięć minut pojeździłem po serwerze, już mnie admin chce zbanować. Ja to mam szczęście. No a ten, pan jest medyk musisz czy policjant? Musisz chwilkę poczekać. Musisz chwilkę poczekać, okej? Okay? Nigdzie mi się nie spieszy, luzik. No dobra, spoko. Mogę sobie biegać, czy nie? Możesz, tylko bądź tu w pobliżu, dobra? Dobra, nie ma problemku. O, panie medyku. O kurwa, ale mnie zgięło. Ale połamany, ja pierdzielę. Co pan zrobił? Co pan mi dał? Ja nic nie dałem panu, ja tylko panu pomogłem stać. Ja, to niezły medyk. Człowieku, ja jestem od roku na odwyku, kurwa, nie ćpię już od roku. Jak by to trafił, no. Znowu, tu jestem ja, a on leży na ziemi. I kurwa, cyk. Dobra, uspokój się, spokój. Połóż się z powrotem, bo ci połamie nogi. Medyk. Co już będzie żył? Będzie żył już? Normalnie? Ta, no normalnie żyje pan. Brawo dla medyka, juhu. Ma nogi i ręce. Wiedziałem, że sobie poradzi. Brawo, naprawdę. Kozacko. Nie wiem, co robię, ale świetnie się pan spisał. Wow! O kurde. Ja pierdzielę, po jak się cieszę. O kurde. Stay spanowany na serwerze. Nieregulaminowy skin płeć. Gracz plaga. Nie no. Przecież miał mi... Co? Na zawsze mi dał? Przecież miał mi mnie wrzucić do kreatura postaci, no. Ale mnie oszukał. Ja. Czemu mnie tak oszukał ten admin? Bardzo niemiło z twojej strony, panie adminie, bo mieliśmy umowę, że mnie wrzucasz do kreatora i poprawią swoje niecne czyny, ale ty wolałeś mi po prostu zbanować. Nieładnie. Jeszcze mi wyszukiwarka nie działa. Wielki smutek. Dobrze sobie radzą, latają po kamyczkach jak chcą. Mam tu na myśli strzelaniny bardziej niż pościgi. Co by panowie chcieli za tych zakładów? No, odjechać tym autem na pewno. Ale czym odjechać? Tym jeepem czy tym większym jeepem? A jak pan myśli? Które auto pan zablokował? No nie wiem, no. No, tego większego czy panu, ale może... Oj, panie deputu, panie deputu. I tym kaniszem Camacho, pa. Dobrze. I tylko wolny odjazd panowie, co? No, jednego wolny odjazd, tak. No dobrze. A za drugiego już pan wie? Czy woli się pan jeszcze Ta, wiem. Dobrze. To w takim razie co by pan chciał? Pieniądze. Ile pieniędzy? Nie biorę helki, bo już zawsze nie bierzemy. Tak chociaż 25 tysięcy, nie? Zobaczy, co da się zrobić.
Słyszałem, że policja negocjowała za 1 200 000 auto, to chyba mają hajs. Jak mi powiedzą, że nie mają, to ich wyśmieję. Nie biorę tego, Helki. Za często bierzemy brak Helki. Myślę, że fajnie jakby nas pościgała ta Helka chociaż raz, nie? 200, że do negocjator do dowodu. Dobra, wolno odjazd, ok? I za drugiego zakładnika chcą 25 koła, tak? No to powiedz, że więcej jak 5 000 nie dostaną. Ładnie, niezły łysy. Tak. Ja słyszałem. Pan powie tam temu, że chyba szalony jest. Jakie 5 000, chłopie? Jakie 5 000? Słyszałem, co powiedział, myślę, że jak... No, proszę pana, no. No, pan wraca od razu do niego, nie przyjmuje 5 000, nie. Jakieś sensowne pieniądze za ludzkie życie, a nie jakieś, kurde, 5 000. Widzi pan tutaj LSPD? Co? To jesteś... Nie ma tutaj LSPD, jest tu tylko Sheriff Office. Tu my biedaki jesteśmy, proszę pana. Nie mamy tyle pieniędzy. 5 000 to jest bardzo dużo, jak masz orzeczenie. O cholera. No to się najwyżej zrzucicie we trzech. Mi to różnicy nie robi. Przyjechaliście całkiem sensownym autem, takim bym powiedział, no, całkiem wysoko podkręconym autem i całkiem drogim autem, więc pan nie mówi o pieniądzach. Proszę pana, wszystko było dofinansowane z miasta. O, no to jak macie dofinansowania z miasta, to niech pan nie narzeka na brak pieniędzy. No ale no, proszę pana, no. Chce mi pan wmówić, że płacą wam mniej niż tym w mieście? No proszę pana, no nie będę ukrywał. Tak jest. Ojej, ale smutno. No tej... Ale zobaczyć, co da się zrobić. Sam zmienił zdanie. Słuchaj, bo auto sobie przyjechało policyjne i jebnęło nam w nasze auto do ucieczki. No to spoko, muszą się zrehabilitować. Który mi uderzył w auto? To fajnie, proszę pana, w pańskie oczy uderzyłem. No co to za różnica, panie kochany, auto jest rozbite. No panie kochany, to już trochę trwa, dogadajcie się z tym autem do naprawienia. Ma być naprawione, ja nie wiem co to ma być, że przed pościgiem nam auto rozwalacie. Nieładnie bardzo. Dobrze. $1000 już kołujcie. Na czym skoczy? Na tym, że wisicie $1000 na naprawę i zapewniacie dojazd do mechanika naprzeciwko. Ale aż tak mocno... Panie, ile pan nie walnął, to i tak trzeba naprawić, cholera, co to ma być? Też wam mogę zmasakrować auta przed pościgiem? Chyba nie. Jadę tam, naprawiam, wracam i kontynuujemy. Pan przerwał negocjacje, rozwalając mi auto. No dobrze. Myśli, że się wykpi, nie ma szans. Pewnie nie jest bardzo uszkodzony, ale nie będę jechał na pościg rozwalonym autem. Wiecie, nie ich wina, ale niech ogarną sytuację. Dobrze, możemy naprawić? Nie, ja naprawię. Ale... W moich oczach nie. Ale za zakładnika. To pana pojebało chyba. No nie wiem, proszę pana. Naprawa kosztuje. Słucham? Wypadek przy pracy? Pragnę panu przypomnieć, że jest nowy zbieg od czerwony. Tak, to... Okej. O, dobra. Bo teraz to już mnie wkurwiasz, gościu. Wjechaliście swoją radiolką w moje auto i mówisz mi, że masz kod czerwony, dlatego możesz tak robić, tak? Jak bardzo chcesz, to zaraz ja skołuję auta, które wam się wpierdolą na plecy i będzie koniec tej rozmowy. Myślę, że to bardzo niekulturalne, jak prowadzisz te negocjacje. Uszkodziłeś auto, to je teraz napraw. Proste i logiczne, inaczej nie rozmawiamy. Ja mam pomysł. Ja ci nie będę dał zakładnika za to, że ty mi rozwaliłeś auto. No weź chłopie w łeb palni. I co, drugi raz przywalisz, to ci dam drugiego zakładnika? Przywaliłeś, to i napraw. Koniec tematu. Tam nadjeżdżający słod może wam dać Grangera. W zamian. To się w ramach naprawy. Po prostu dostaniecie Grangera Słotowskiego. Naprawdę,
Stąpasz po cienkiej linii, moim zdaniem, wiesz? Nie wiem, czy skończyłeś szkolenie negocjatora, ale chyba nie skończyłeś. Zgłoś tam do dowódcy, że chcę zmienić negocjatora, bo z tą się nie da dogadać, a mam dwóch zakładników. Pojebało gościa. No dobrze. Jeszcze mi będzie słotem straszył. 0,2 przeminy. Dobra, więc taki 0,2 jestem ci, bo powiedz Mike Roll, niż się będę waszym negocjatorem. O, jak miło, że pan się pojawił. Może pan trochę rozsądku wniesie do tej rozmowy. Mhm. Jeden z pańskich podwładnych przypadkowo przywalił w nasze auto, parkując przed nim. Chciałbym, żeby to auto zostało naprawione, zanim zaczniemy kontynuować negocjacje. No, byłem tutaj i no niestety nie widziałem, aby mój podwładny uderzył w pańskie auto, ale jestem skłonny zaoferować naprawę za jednego zakładnika. Tak? A, czyli od dzisiaj przy każdym napadzie możecie sobie ramować auto, które stoi zaparkowane i później za to nie odpowiadać. No, ale nie zramował auto, tak? No, zramowaliście. No nie. Aż się przesunęło. No nie, nikt nie zramował tego pojazdu. Ja nie wiem, co tu się odwala, nie? To Jezu, no rozbili auto, niech je naprawiam, tyle, wracamy do akcji. No przecież oni to zrobili niechcący. Co to w ogóle jest za pomysł, nie? Oni nam zderzają auto i my mamy za to oddać zakładnika. No ja pierdzielę, przecież to jest wasz problem, nie mój problem. Okej, dobra, no to zrobimy tak. Za pierwszego zakładnika wolny odjazd, tak? No to Camacho? Mhm. No i niech będzie za drugiego zakładnika zaoferuje, załóżmy te 5000 dolarów plus naprawę Camacho. I co pan na to? A, czyli nadal pan uważa, że ja muszę negocjować za zakładnika naprawienia auta, które wy rozwaliliście podczas podjeżdżania do banku? No nie, ja po prostu tutaj mówię, że daję 5000 za zakładnika i w dodatku naprawię Camacho, tak? Mhm. Aha. Fajnie. Bridge. No nie, 5000 mnie nie ustawia w ogóle. No to możemy zacząć negocjować nad ceną, ale wtedy naprawy Camacho nie będzie. Czyli tak też mówiłem. Naprawa też kosztuje. Czyli tak jak mówiłem, naprawa auta to jest w zamian za zakładnika, a nie w zamian za wasz błąd podczas pracy. To nie jest też błąd podczas pracy. Nie jest wasz błąd, bo wy rozwaliliście mi auto, nie ja sobie rozwaliłem. Mhm. Serio chcecie się tak bawić w to? Że ludzie sobie wykonują swoją pracę, wy swoją wykonaliście źle, przypadkiem, ale się zdarza. I wziąłem za to, że wam się przypadkiem zdarzyło źle wykonać pracę, ja mam za to płacić, tak? Znaczy no, ale my tu rozmawiamy o wykonywaniu legalnej pracy, a napadanie na bank. To jest trochę dwa zupełnie inne światy, tak? Rozumiem, że jakby wam teraz w auto wjechało jakieś inne Camacho, to byście się nie zdenerwowali, bo to tylko przypadek i nie bierzemy za to odpowiedzialności. To te Camacho zostałyby zatrzymane, a pojazd byśmy sobie naprawili. No widzi pan. Czemu mojego pojazdu nie możecie naprawić, skoro to wy zrobiliście przypadkiem, nie ja to zrobiłem? Camacho zostanie naprawione bez zakładnika, bez niczego. Zostanie naprawione. W ramach dobrej woli od nas. Ale ja je naprawiam, nie wy naprawiacie. A, czyli pan chce naprawić, tak? Podjadę tu naprzeciwko, je naprawię, tylko mi dajcie 1000 dolców i już. A, wy tu pilnujcie ludzi, ja sobie na spokojnie teraz naprawię. Wychodzę bez broni, żeby nie było. I patrzcie, ile to trwało, żeby ich przekonać, żeby jednak naprawili swój własny błąd. 250 dolców, czyli było uszkodzone. Nie w dużym stopniu, ale było. Czyli u mnie gra zarejestrowała to uszkodzenie, czyli jakbym jechał, to miałbym uszkodzone auto. Nie w dużym stopniu, ale jednak. Jeden kamyczek mniej bym miał. Nie uważam, że to jest uczciwe. Mógłbym też teraz przejechać bardzo szybko obok ich auta i też by się uszkodziło. Życiucha, jest bankomat. Okej, no to najpierw wam damy 10 tysięcy za zakładnika, wy go wypuścicie, nas pogarniemy i wyjdziecie. Fajowko. No i wszystko. Już się bałem, że się panie Majku nie dogadamy. Nie do gdzie, ze mną by się nie dogadać. No tak sądziłem, że pan to rozsądniejszy od tego łysego. Chyba świeży jakiś, on mówi, że się szkoli dopiero. No każdy się szkoli, no. Nie każdy ma takie doświadczenie. Mhm. Będzie miał te... Na przyszłość nauczkę. Że można się z ludźmi dogadać jak człowiek. Można, no. Nie ma co się denerwować. Powiem wam tak, miłościwie Majku nam panujący nie chciał się zgodzić, ale zapytał na radiu i na radiu mu powiedzieli, żeby jednak się zgodził. Podejrzewam, że on sam by się nie zgodził, bo tak prowadził rozmowę, że widać było, że mu się to nie podoba, cały ten pomysł, że oni mają naprawiać auto.
Działo orbitalne Maja Karola. Ta, ta. A powiem, co wy to robicie? No siema Adrian, co tam wariat? Jak pan uważa? No nie wiem, ja słyszałem różnie. Są tacy, którzy dają chorej fantazji, niektórzy to robią dla sportu, inni dla pieniędzy, a jeszcze niektórzy po prostu, żeby robić. Słuchaj, ja to dla pieniędzy. Dla pieniędzy. No i trochę dla przypływu adrenaliny. To jest sztuka. No jak to, na wydatki, jedzenie, picie. Ja to mam jedny powód. No? Zawsze jak słyszę głos pana Majka, to od razu lepiej mi się robi, to dlatego to robię. Mówię no. Panu. Takie rzeczy. Dobra, sekundę, ja się zapytam, co tam mogą. Mówiłem, że mogą. Dobra, panie, musisz już wychodzić. Dobra. Okidoki, zapraszam pana zakładnika. Wychodzimy. Pasy pozapinane? Tak. Piękny helikopter. Chciałbym zauważyć. Co on się nie wyrobił z zakrętem? Znaczy, dwie nas jeszcze gonią. Mhm. Halki? Nie, dwie radiolki. Nie, radiolki. Jedna kara, jeden syn. A jak mają helikopter cały czas, to wiecie jak to będzie, nie? Mhm. Szukasz słotów? Nie będzie słotów. On gadał o helikopterze, ale nie chciał tego powiedzieć. A słychać było, jak on krzyczy, że helikopter w drodze, więc trochę spalili sobie sami. O, nie. Nie, blokada. A, wcale w nich nie wjadą, zara. No. Co, wjechali w nich? Nie wiem. To chyba wyjechali te... prosto, a jednak nie. To chyba nie. Jeden wyjechał prosto, tak. Mhm. Gdzie jest helikopter? No nie wiem, proszę, Davisów jedzie. Jeden jedzie. Tak dosyć wolno. To na coś się pewnie stało. A jest helka. O, jest kalakar. Zgubiony. No zamieszanie niezłe, helikopter już nie wie, w którą stronę ma lecieć. Helikopter w ogniu. Tu jest dobry teren dla karakary. Będą musieli ścinać te wszystkie dróżki, małe bumpy. O, tu ich ładnie wybije. Bardzo ładnie. Tu też. Tu. Tu. Obserwujcie jak lata. Tryb powietrza. I zarzuca strasznie, nawet tam, jak bardzo. Skręcają, bo są wysocy. O kurwa. Obserwujcie teraz, jak polecam. Czuję, że nieźle polecam. Jedyna jednostka się wyjebała. Tak. Ale karakara dumnie leci. Leci. Jak lecą? Nie jak się wyjebała karakara? Spoczy. Helkę zgubić. Można w tunelu zawiesić. No w tunelu będzie ciężko tym tutaj. Bo jest pod prąd. I akurat byśmy pod nich wyjechali z powrotem. A jak pojedziemy pod prąd, to zaraz twierdzą, o, kot czarny na to auto, bo sprawia zagrożenie, czy coś tam stwarza. O, kara jedzie. A, dogoni nas na tej autostradzie na bank. Dopnęła trochę, więc już uszkodzona. Mhm. Jeszcze trochę i wyleci. Nie widzę jej. Nie goni. Ja ją widzę. Ale nie daje rady dogonić. Tak. Bo widziałem ją i... Może jest uszkodzona rzeczywiście. Już nie da. Czuję, że bardzo. Mhm. O! Po kluzi. Ja czy tam ci też wyskoczą. I ja, tak pojechali normalnie. Tu przywalą pewnie na tym boczku. Może ich wybić. Nie jadą. O, jadą. Bardzo daleko. Helka tu. I helka jakoś tu. Co? Helka dupą się odkręca dopiero. Helka się odkręca. Hmm. Ale to... No jest daleko strasznie. Wypatrzą nas. Bez problemu nas wypatrzą. Duże auto, dzień. Jeszcze czarne. Rzuca się w oczy. Leć już. A. Jest idealnie nad nami. Gdzie kara chyba się wydupiła. Cień, co tu? Ha. Cholera, kolczatki w ruch poszły. Mhm. Tylko, że tak słabo rozstawione.
O jeny. Nie powiedziałbym, bo mam 4 flaki. Nie? No tak. Nie mam żadnego flaka. A mi się wydaje, że mam 4. Czemu jedziemy 180 na godzinę? Nie wiem. No chyba tylko tobie, wiesz? Się tak wydaje. No, no a reszta jak? Nie. A, myślałem, że tylko mi się wydaje, że nie mamy. Nie, no, nie. Że nie mamy. W sensie, nie mamy, prawda? No nie. No, mam nadzieję, że oni też to tak widzą. Bo ja jestem w 100% pewny, że nie mamy flaków. Nie pędziłoby to tak auto. No i poczułbym to na kierownicy. Ciekawe, że tak szybko wleciały te kolczatki, nie? Kot tak czerwony. No tak, kot czerwony, czerwony, nie, ale mimo wszystko. W mieście może Helkę zgubimy na zakrętach. No tak, taki jest plan. Wolny odjazd był podobno, a to 10 minut trwa minimum. Nie wiem ile trwa, ale zaskoczyli mnie tym troszeczkę, że się pojawiły te... Jeszcze dobrze rozstawili te kolczatki. No, właśnie nie, bo ja przejechałem pomiędzy nimi, bo były tak po skosie ustawione, że środek był pusty. I ja przejechałem tym środkiem. Nie wiem jak ty to tam widziałeś, ale no, to było idealnie miejsce. A to słyszałem, aż je były te kolczatki. Znaczy wiesz, jak tam opony. Opony by normalnie wybuchły, teraz byśmy jechali na plakach, gdyby były kolczatki, więc... To już by było po oponach, no, no właśnie, by dawno odpadły, tak. Mówię ci to. Słuchaj, ten, jednostki znowu. Tak, spoko. Mamy czas. Lecą z tej górki. Niech lecą. Myślę, że gorzej polecą niż my. Dużo gorzej. Powodzenia tutaj. O cholera. Auć. No to ładnie, żeśmy przywalili. Tak za pół gwizdka. Coś za mocno się wybiłem, kurde. Helka trochę jest daleko. No ja myślę, że Helkę zgubimy zaraz. Bez problemu. Tutaj te wszystkie te drzewka, budynki, to będzie po nich. Dobra, trzeba będzie zrobić manewr. Taki, że załatwimy tego jego jednego policjanta w tym aucie i weźmiemy jego auto. A zrobimy to tak, że na jednym zakręcie ja pojadę dużo wolniej. I ci, co są od prawej strony, niech sobie uszykują bronie. Dobra. On nas będzie mijał od prawej strony właśnie, więc nastawcie się na to. Dobra, teraz. O kurwa, co się stało? Co ty bez pasu wjechałeś taką drogę? No wjeżdżę teraz. Ale tu z auta celować, a nie wysiadać. Nie widziałem. O cholera. Do przypiks. Jak tam się trzymasz? Chociaż żył? Tak, tak. No dobra. Tylko sobie pośladki dotarłem. Okej. Teraz będziemy mieli drugą jednostkę na dupie. Teraz. Stój! Celujemy do ciebie! Ale za długo to zajęło. Po oponach. Jak będzie od prawej. Pamiętajcie, jak jest od prawej, to walcz. Po oponach próbuj. Poszły opony? Poszła opona z tyłu. Dobra, spoko. Niech jedzie. Helka chyba odpuściła. A nie, jednak jest. O! Poleciała gdzieś. Spoko. Ta. Dobra, prawy tył. Przechwytujesz auto, jak da radę. Puszkin. Go, go, go. Dobra. Zgarnij Puszkina. Jedźcie odstawić kasę. Ja będę ściągał uwagę na siebie. Dobry pościg był, nie? Moim zdaniem very nice pościg nam wyszedł. Naprawdę niezły. Dziwne, że odpuścili.
Może mieli jakąś inną akcję pilniejszą. Bardzo mało jednostek tam było. Ale ładnie, dostał ostrzeżenie, jak do nas podbiegł. Znaczy podjechał. Na pewno to usłyszał, no nie? O, policja. Kurde. Się załapałem. Ale spoko, mnie to już mogą złapać w sumie. Bardzo powoli za mną jedzie. Pewnie się spodziewa, że dostanie ostrzał. Muszę porzucić to auto. No spoko, będą mnie teraz szukali w tamtych stronach. Dla mnie luz. No emocjonujący to był pościg. Wreszcie coś takiego, wiecie. Bardziej. Taka ucieczka na wyższym poziomie trochę, nie? Bo i mieliśmy auta za sobą i helikopter. Już nie było takie łatwe do zgubienia. Ale myślę, że trzeba im dawać czasami taką szansę. Na zasadzie, że mogą wziąć ten helikopter i se polatać za nami, nie? Ej, ogólnie to wiem, czemu zgubiliśmy tak szybko ten helikopter. Dlaczego? No. Jadę, patrzę, zgadnijcie, co leży na ziemi. Pilot helikoptera. Helka. Co ty gadasz? Przywaliło coś. I co to no, ale rozbita. Bumbnięta. A, przywaliło jakiś ten budynek pewnie. Oni tak. Bardzo nisko latali, no. No to ładnie.